A ty działajesz w filmie taki, jak żeby nie wiadomo, co to by było. Mam pewne informacje, które państwu za chwilę przekażę. Chciałbym powiedzieć, że są znaki na niebie. I te znaki dobrze byłoby w ten film włożyć. Niech pan spojrzy na górę. Otóż mam informacje z 7 instytutów meteorologii ze Stanów, z Kanady, z Teksasu. Informacje broni biologicznej istnieją, ale ta broń biologiczna i klimatyczna istnieje. Informacji uzyskanych wiem, że zaatakują bronią klimatyczną. Tak. Otóż, jeżeli zaczną ludzie zamarzać, nie będzie epidemii, wtedy odpowiednie ekipy będą wyciągać trupy z mieszkań przy minusowych temperaturach. Ciała nie będą się rozkładać, więc w sposób, jak to oni nazywają, cywilizowany, będą palić nasze zwłoki. Jak przyjdą 40-stopniowe mrozy, to wtedy rury wodociągowe, rury grzewcze w miastach zaczną padać. A jak zaczną padać, to co wtedy się stanie? Blokowiska stają się po prostu potężnymi krematoriami, gdzie ludzie będą umierać zamarzając. Zresztą wystarczy spojrzeć teraz na Chiny, na Rosję, na Stany Zjednoczone. To tym, którzy mówią, że wojny nie będzie, polecam iść do psychiatry, tak jak niektórzy dla mnie. Mówią, panie Adolfie, niech pan idzie się przebadać, niech pan idzie zbadać stan swojego zdrowia. Otóż odpowiem tym Turkom, tak bym to powiedział. Byłem u psychiatry, byłem u psychologa. I wiecie, na czym to się skończyło? Urodziłem się 26 stycznia 1966 roku. Jestem żółtą, magnetyczną gwiazdą, która otacza centralny zielony zamek cywilizacji. Przewodnikiem mi żółty samoistny człowiek. Jestem otwarty dla wyższych wymiarów i przekraczam granice wyobraźni. Tworzę piękno i harmonię, gdziekolwiek się pojawi. Jan jest 444. Polecam iść nie do psychiatry, ale do kościoła, aby się pomodlili o własny rozum. Dziękuję bardzo. Pan się na tym zna, panie Marku, tak jakby duży, no ja nie wiem, ja się nie znam na tym, ale niech pan zobaczy, jak rozportarte, niech pan zobaczy tutaj, jak rozportarte skrzydła, niech pan spojrzy. Tak, będą wielkie znaki na niebie i na ziemi, a biada temu, kto nie rozpozna znaków czasu.